Cześć, witajcie. W dzisiejszym przeglądzie z Game Passa mam dla was dość ciekawy tytuł. Tytuł, który starsi gracze, gracze z mojego pokolenia zapewne dość szybko skojarzą z gierką, która nazywała się Lemmingi. I myślę, że tutaj jest skojarzenie jak najbardziej właściwe. Ponieważ ten tytuł tak naprawdę to są Lemmingi. Tylko, że zamiast małych, pociesznych stworków, którymi prowadziliśmy, którym wyznaczaliśmy różne role, mamy tutaj ludzi. Ludzi, których musimy przeprowadzić z jednego miejsca do drugiego. My zaś jesteśmy, tak zakładam, tutaj boskim wysłannikiem, psem, który przeprowadza właśnie zaginione dusze w odpowiednie miejsce. Zamiast świata 2D płaskiego, tak jak tam mieliśmy, chociaż chyba była później już dalsza część Lemmingów 3D, nie jestem pewien. Na pewno pamiętam dobrze ten dwuwymiarowy świat. Tutaj świat no, mamy trójwymiarowy. Grafika no, jest banalnie prosta. No. Zasadniczo nie grafiką ta gra stoi, a łamigłówkami, zagadkami. Powiem wam, że jest dość karkołomne poruszanie się i wydawanie komend tym zwierzakiem, ale gra sama w sobie naprawdę jest całkiem miodna. Chciałem wejść w nią tylko na chwilę, żeby nagrać materiał. W rzeczywistości spędziłem w niej sporo, ponad godzinę, przechodząc kolejne plansze. Oczywiście wiadomo, że każda kolejna plansza, każdy kolejny level jest trudniejszy. Dochodzą nowe komendy. Tutaj akurat jesteśmy w trakcie tutoriala, który nam pokazuje podstawowe właśnie komendy, który co planszę dodaje nową mechanikę, która pozwala nam bardziej precyzyjnie prowadzić nasz tłum. I muszę wam przyznać, że pomimo prostoty, no bo jest gierka nieskomplikowana mechanicznie oczywiście, mam tu na myśli, nie mówię o jej zagadkach, tylko o jej wykonaniu. Jakieś pewnie gotowe asety i tyle, nie? To naprawdę potrafi wciągnąć na bardzo, bardzo długi czas. A i pozwala trochę rozruszać nasze szare komórki, ponieważ tak jak wspomniałem, kolejne zadania, kolejne plansze do przejścia podnoszą level trudności i musimy się sporo namurzyć, żeby dać radę doprowadzić ludzi do celu. Poza tym to nie wszystko, ponieważ gra oczywiście nie polega tylko na przeprowadzeniu ludzi z punktu A do punktu B. Po drodze mamy znajdźki złotych ludzi, czy jakbyśmy to nazwali, których przeprowadzenie jakby daje nam dodatkowe bonusy. Mamy przeciwników, mamy urządzenia, które możemy wykorzystywać, więc tych możliwości zaczyna nam się pojawiać naprawdę bardzo dużo. Tutaj oglądacie, że się trochę wytłumaczę, moją pierwszą rozgrywkę. Myślałem, że dam radę zrobić tak, jak to miało miejsce w Lemmingach, że po prostu zastopuję i będą chodzić w jedną i w drugą stronę, ale nie, okazuje się, że tutaj też mamy jakby wzór tłumu. Pewna ilość ludzi się pomieści na pewnej powierzchni. Jeżeli jest ich zbyt dużo,
zaczynają się tłoczyć, rozchodzić w różne strony, odsuwać, przesuwać, jakby wchodzą w interakcje między sobą, co doprowadza do tego, że potrafią zmienić swój kierunek marszu. Także no, jest tutaj co ogarniać, ale przyznam wam, że gierka jest naprawdę bardzo relaksująca i czas przy niej spędzony zdecydowanie uważam na plus. Dlatego mówię, nie jest tutaj, nie ma żadnych czynników stresogennych tak naprawdę. Zaraz na początku rozgrywki dostajemy informację, że nie musimy się obawiać o to, że te ludzie tracimy, ponieważ w rzeczywistości są to tylko skorupy. W rzeczywistości ich dusza powraca, oni powracają do wrót, więc przynajmniej w tych początkowych etapach, które ja rozgrywałem, liczbę tych ludzi, których musimy przeprowadzić, mamy nieskończoną. Także spokojnie możemy pozwalać im rozplaskiwać się, że tak powiem brzydko, na glebie. Obejrzeć, przemyśleć sprawę. Później jeszcze tam widziałem, wchodzi za zarządzanie czasem, to znaczy się możliwość pauzowania, podejrzenia. Także powiem wam, tak, zdecydowanie polecam tą gierkę. Faktem, jeżeli byście chcieli ją kupić, ona kosztuje chyba powyżej 120 zł, jeżeli się nie mylę. I tą stówkę myślę, że można by wydać na jakiś lepszy tytuł, bardziej, nie powiem, że grywalny, bo ponieważ uważam, że grywalność ta gierka ma niezłą. Bardziej widowiskowy, może tak. Ale jeżeli macie tego Game Passa, jest to naprawdę świetny tytuł, zarówno myślę dla młodszych, jak i dla starszych, żeby troszeczkę poćwiczyć te swoje szare komórki i dla odmiany nie tylko pociągać za spust, ale też kogoś uratować. Sama kwestia rozstawiania znaków tym psiakiem jest to troszeczkę zagadka sama w sobie, powiem wam. Przynajmniej na początku, kiedy nie miałem możliwości pauzowania, kiedy nie wiedziałem, że tych ludzi mamy nieskończoną ilość, to było dość stresujące, ale do ogarnięcia. Co jest najlepsze? No, najlepsze jest to, że nie potrzebujemy jakiegoś magicznie mocnego sprzętu, żeby to odpalić, ponieważ no, jak widzicie, graficznie gierka nie wymaga od nas zbyt wiele. Chociaż później faktycznie na ekranie może się dziać całkiem sporo i trzeba ogarniać temat. No ale to nie jest coś, z czego by jakaś nawet dość słabej klasy grafa nie ogarnęła, nie? Nie mamy tu na szczęście jakichś graficznych wodotrysków. Raczej tutaj twórcy poszli w grywalność, w miodność tytułu, a nie w efekty wizualne. Co też jest, uważam, bardzo dobrym rozwiązaniem. Z jednej strony, no tak jak mówiłem, no nie potrzebujemy tutaj tak detali twarzy tych wszystkich postaci, które idą. Wystarczą nam naprawdę podstawowe jakieś zarysy, sylwetki i nic więcej nie trzeba. I wyjątkowo, tak jak nie lubię polecać tytułów, tak tutaj myślę, że spokojnie można go sobie pobrać na twardziela, tym bardziej, że nie jest tu jakiś wielki rozmiar, odpalić,
i spędzić kilka naprawdę fajnych nawet godzinek przy tym tytule, progresując dalej, dalej i dalej. Powiem wam, że ja tak miałem właśnie, jak już wspominałem na początku, usiadłem tylko po to, żeby nagrać ten filmik, ponieważ sam tytuł wydał mi się ciekawy, ale w pewnym momencie po prostu wyłączyłem nagrywanie i stwierdziłem, jeszcze jedna plansza. A dobra, jeszcze jedną zrobię, nie? Tam już drugi materiał czeka w kolejce, mam w sumie przygotowany do nagrywania. A mówię, nie, no jeszcze jedną planszę. I faktycznie, no, sprawia to frajdę. Myślę, że ten tytuł na jakiś czas na moim dysku zostanie. Także polecajka ode mnie. Za darmo, to dobra cena. No i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Bądźcie zdrowi. Na razie. Cześć.